Witam was niezmiernie miło, ciepło i serdecznie, czyli wszystkie uczucia, które mogę do was żywić. Moi drodzy, chciałbym wam opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce jakiś czas temu i byłem tam gościem. Przeprowadziłem też wspaniały wywiad, na który was serdecznie zapraszam. Wydarzenie to nazywało się Plenery Fotograficzne na wyspie Wielka Żuława, Volt 6. Nie mam już wolnych rąk, więc potrzymam mikrofon. Zapraszam serdecznie na wywiad z matkami organizatorkami tego wspaniałego wydarzenia, w którym miałem przyjemność właśnie uczestniczyć i z którego wy już możecie zobaczyć materiały, które pojawiły się już właśnie na tym kanale. Więc jeśli nie chcesz przeoczyć żadnego następnego filmu, zostaw koniecznie subskrypcję, dzwoneczek. Nie zapomnij też o wpadnięciu na inne social media. A ja ciebie, drogi widzu, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału. Więc let's get it started and let's roll and go! Witam was bardzo serdecznie, cześć. Dzisiaj znajdujemy się na plenerze fotograficznym w Zielonym Zakątku i mamy przed sobą matki założycielki i prosiłbym was, żebyście się przedstawiły i opowiedziały trochę o sobie i o tym, czym się zajmujecie prywatnie i fotograficznie. Zacznijmy sobie od Emilii i poprosimy o twoją wypowiedź. Nazywam się Emilia Bartkowska. Na co dzień pracuję w korporacji, w jednym z banków. Prywatnie jestem przyszłą instruktorką gimnastyki słowiańskiej w nurcie białoruskim, fotografem Bartkowska Photography oraz byłam również fotomodelką. Obecnie od kilku lat jestem organizatorem plenerów na wyspie Wielka Żuława. Ja jestem Magdalena Wilantewicz. Prywatnie jestem odtwórcą rekonstrukcyjnym wczesnego średniowiecza. Oprócz tego tańczę z ogniem. Fotograficznie jestem pod szyldem Margo Fotografii, modelką sporadycznie, chociaż zaczynam właśnie od modelingu. Z Emilką się znamy od paru lat. Poznałyśmy się dosyć zabawnie na fotoblogu. Jeszcze za takich czasów. A osobiście spotkałyśmy się tak naprawdę po 10 latach znajomości online. Umawiałyśmy się na sesję zdjęciową, którą w końcu zrobiłyśmy przy właśnie tutaj też w okolicach Iławy. W Stadninie Konnej bodajże. Tak, w Stadninie. Plener istnieje od 6 lat. Ja pomagam Emilce w sumie dopiero drugi rok z rzędu. Przy 5, teraz aktualnie 6 edycji, która się odbywa tutaj w Zielonym Zakątku. Pierwsze plenery odbywały się na wyspie Wielka Żuława. Jest to największa śródlądowa wyspa w Polsce, druga w Europie, która właśnie administracyjnie należy do Iławy. Mieszkałam na niej przez 25 lat i dlatego właśnie postanowiłam organizować tam swoje plenery, żeby pokazać ludziom z całego kraju, jak pięknym jest miejscem właśnie Iława, jaka cudowna jest wyspa. Pierwsze 3 edycje odbyły się na wyspie w ośrodku wypoczynkowym u Bosmana. 4. edycja odbywała się w skansenie Pomezania pod Iławą i już później, tak jak Margo wspomniała, 5. i 6. edycja, która zaczyna się dzisiaj, odbywa się tutaj w Zielonym Zakątku. Wybrałam to miejsce, ponieważ mimo tego, że znajdujemy się w mieście, jesteśmy tutaj w pięknych okolicznościach przyrody i mamy taką fajną bazę wypadową do tego, by odwiedzić też różne obiekty w Iławie, takie jak Port Iława, różne restauracje, czy po prostu pojechać stąd na wyspę. Gimnastyka słowiańska przyszła do mnie 1,5 roku temu. Przeczytałam artykuł, który o niej opowiadał.
i stwierdziłam, że bardzo mnie to zafascynowało. W sumie system ćwiczeń stworzony przez Słowian dla kobiet, przypominający trochę jogę. Były to czasy pandemii, no ale udało mi się znaleźć moją instruktorkę Julię Marcinowską, która prowadziła w Warszawie zajęcia na żywo. No i tak zaczęła się moja miłość do gimnastyki, która w tej chwili jest takim sensem mojego, że tak powiem, mojego życia. W sumie bardzo żyję tą fotografią i gimnastyką słowiańską i obecnie jestem w trakcie robienia uprawnień instruktorskich. Mąż należał do grupy. W sumie Teatr Ognia bardziej, co tak się nazywało, grupa Cerber. W sumie, mimo to, że mieli dwie dziewczyny, ja sama z siebie tak, mimo to, że chciałam się tego nauczyć, zakupiłam sobie sprzęt, a że brakowało im zazwyczaj ludzi, no to zaczęłam z nimi jeździć. I tak w sumie się to wszystko zaczęło. Do takiego stopnia, że jeździłam po prostu i robiłam solówki. A w tej chwili użyczam swoje wachlarze od pierwszej edycji do zdjęć. I no, mam nadzieję, że w tym roku również coś potworzymy z ogniem, trochę z wodą, połączeniem. A jak da radę, to może nawet któraś z dziewczyn zatańczy. Czegoś nowego się nauczymy. Zawsze mnie to kręciło. Przy okazji z tańcem byłam związana przez 12 lat. Byłam trochę w tańcu nowoczesnym, później w tańcu irlandzkim przez 3 lata. Sama się uczyłam tańca brzucha i tak jakoś poleciało. Okay. Może ja zacznę. U mnie było tak, że fotografią zajmowali się moi rodzice. Mój ojciec miał własną ciemnię i robił zdjęcia, a moja mama zawsze chciała pracować w zawodzie, chciała być fotografem, pracować w zakładzie fotograficznym. Trochę jej się to nie udało. No i w sumie tą pasją do fotografii, do pozowania zarazili mnie, ponieważ cały czas moja mama robiła mi zdjęcia, przebierała mnie w jakieś różne ubrania. I robiła jeszcze sesje w czasach analogowych, w latach 90., więc miałam wtedy już mnóstwo sesji. I stąd to się po prostu wzięło, że ta fotografia mi tak towarzyszyła od dziecka. A bardziej zawodowo się zajęłam tym, mając 20 lat, jak dostałam swoją pierwszą lustrzankę i wtedy już zaczęłam działać bardziej aktywnie, mieć wystawy zbiorowe, indywidualne, okładki książek. Zaczęłam organizować takie spotkania fotograficzne w Iławie, które nazywały się wcześniej, były pod szyldem Iławskie Zakłady Fotograficzne.
i robiłam to z Bartkiem Gonzalezem, a jak wyjechałam do Warszawy, zaczęłam tutaj organizować plenery, które się nazywają plenery na Wyspie Wielka Żuława. U mnie niestety nie było takiej cudownej historii jak u Emilki. W sumie to było na zasadzie, kiedyś miałam okres buntu, więc ubierałam się na czarno, typowo byłam gotką. A że wtedy był wielki szał prowadzenia profili właśnie na fotoblogu, na DeviantArtie, na Dikarcie, to po prostu razem z koleżanką robiłyśmy sobie wspólnie zdjęcia na zasadzie, żeby ktoś później mógł je obrobić, zrobić typowy Photoshop. I mimo to, że na początku zaczynałam tylko pozować, a z aparatu zabierałam wszędzie i robiłam tylko i wyłącznie zdjęcia, jak to się mówi, widoków, kwiatków, dzieci. I tak jakoś poleciało. W tej chwili wolę bardziej robić reportaże i właśnie przez to, że jak jeżdżę na wyjazdy historyczne, aparat zawsze jest ze mną i robię głównie reportaże na imprezach historycznych i wielką inspiracją dla mnie jest jeszcze człowiek z rekografu. Po prostu chciałabym dążyć do czegoś takiego właśnie. Czyli Bartek Janiczek? Tak. Edycja jest specjalna, dlatego że dzięki Marcinowi Bąkowiczowi, Archeologia Piękna, mamy możliwość używania sprzętu od naszego patrona, Patona Polska. I możemy się po prostu uczyć obsługi właśnie świateł błyskowych, w ogóle światła. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja zwykle zajmuję się analogami, pracuję tylko ze słońcem, więc jako fotograf będę mogła wreszcie zdobyć taką bardzo solidną wiedzę. Dla mnie to jest w ogóle czarna magia, więc z chęcią na pewno też się czegoś nowego nauczę. Same jesteście teraz jak gdyby oświetlone światłami, tylko światłami w sposób, jak gdyby powiedzieć, filmowy. Jak się czujecie w takiej roli? Jest przyjemnie. Chociaż mega gorąco, nie? Tak, jest gorąco, jest przyjemnie, ale te światło jest takie miękkie, nie radzi po prostu w oczy, więc mam wrażenie, że jakbyśmy tam stały w słońcu, byłoby nam jeszcze gorzej. Wiadomo, światło też bardziej, byśmy na zasadzie, czy nie widzisz? No właśnie, a to takie delikatne, fajne, bez problemu. Ja czuję się jak gwiazda. O, filmowa.
Dziękuję Wam bardzo za ten wspaniały wywiad i myślę, że będziemy się cudownie bawić. Więc zostańcie z nami, zostawcie komentarz, subskrypcję na kanale i wpadajcie do patronów Patona Polska, Flippers i wszystkich innych, które zobaczycie w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszamy i myślę, że do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Dziękujemy i do zobaczenia. Podobał się Wam wywiad? Mam nadzieję, że tak. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego wspaniałego miejsca. Zielony zakątek w Iławie to miejsce, gdzie poczujecie się jak w raju. Więc nie zwlekajcie, umawiajcie się i przyjeżdżajcie tam. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i wpadnijcie na wszystkie sociale osób uczestniczących w tym plenerze, w tym wydarzeniu. Serdecznie dziękuję wszystkim modelkom, przede wszystkim organizatorkom tego cudownego wydarzenia, jak i również patronom, fotografom i wszystkim osobom, którzy przyczynili się do tego wydarzenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a jeśli Ty, drogi widzu, widzko, chciałbyś zasmakować archeologii piękna, napisz do mnie. Link w komentarzu, bądź też na innych social mediach. Wesołego życia Wam życzę i zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć!